Dzisiaj mamy kolejną imprezę rozgrywaną w ramach kalendarza imprez sportowych Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Licealiada w Kręglach oraz Igrzyska Młodzieży również w Kręglach. Duża frekwencja, 24 reprezentacje w szkołach średnich, 24 reprezentacje w szkołach podstawowych. No cieszymy się bardzo, że z roku na rok coraz większa popularność Kręgli, także no, w tym roku udało nam się namówić prezesa Kręgielni o fundowanie dwóch pięknych pucharów. Także no, to się impreza się rozrasta coraz lepiej, coraz większe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. My mamy to szczęście, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, że 2023 rok możemy w tym roku organizować, tak jak w latach poprzednich, realizować kalendarz imprez sportowych, program trenera osiedlowego, program trenera senioralnego, basketmanie, fistball, także te dyscypliny, które co roku Wrocławski Szkolny Związek Sportowy realizuje, również udało nam się na ten rok to robić. Jeżeli chodzi o kalendarz imprez sportowych, to jest no praktycznie prawie 85% szkół wrocławskich, to jest 16-17 tysięcy dzieci i młodzieży, żeby się odbywały poszczególne zajęcia w poszczególnych dyscyplinach sportu. No to raz, że musi być zgoda dyrekcji szkół, żeby te szkoły mogły brać udział w poszczególnych konkurencjach, w poszczególnych zawodach. No i tutaj naprawdę, tak jak już mówiłem, prawie 80-85% szkół wrocławskich, dyrekcje wyrażają zgodę i szkoły mogą brać udział w naszych zajęciach sportowych w ramach kalendarza imprez, ale również mamy możliwość korzystania z bazy przyszkolnej, no bo to też jest bardzo ważne. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, jest takie zainteresowanie, czyli można krótko powiedzieć, że młodzież garnie się do tego sportu, garnie się do poszczególnych dyscyplin. Możemy z tego powodu się tylko cieszyć, a miasto, widząc to, co robimy, wspiera nas. Mam nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu.